Kiedy na początku kwietnia przejeżdżamy przez Dwerniczek, niedaleko Rusinowej Polany, naszym oczom ukazuje się niezwykły widok Białej Łąki. To nie śnieg, to kwitnąca śnieżyca. Ta roślina zazwyczaj występuje w miejscach zacienionych, w lasach, a tutaj masowo kwitnie na otwartej przestrzeni, na podmokłej łące niedaleko Sanu. To najbardziej znane i największe stanowisko śnieżycy w Bieszczadach i prawdopodobnie w Karpatach. Aby go chronić, utworzono rezerwat Śnieżyca Wiosenna w Dwerniczku. Pierwsze śnieżyce pojawiają się w Dwerniczku nawet na początku lutego. Na łące w rezerwacie leży jeszcze śnieg, ale po drugiej stronie drogi na południowym zboczu Otrytu można już zobaczyć zwiastuny wiosny. Masowy wysyp śnieżycy następuje w zależności od pogody od końca marca do połowy kwietnia. Śnieżyca często jest mylona z inną wczesnowiosenną rośliną, przebiśniegiem. Śnieżyczka przebiśnieg, bo tak brzmi jej pełna nazwa, ma kwiaty mniejsze od śnieżycy. Płatki są węższe i na końcach nie mają żółtych plamek. Śnieżyca wiosenna najczęściej rośnie w lasach łęgowych, zaroślach nad brzegami rzek i w jarach wyżłobionych przez górskie potoki. Czasami, tak jak w Dwerniczku, pojawia się na wilgotnych łąkach. Zazwyczaj występuje w wielkich skupiskach liczących od kilku do nawet kilkuset tysięcy roślin. Podobnie jak większość gatunków wczesnowiosennych, śnieżyca jest geofitem. Kwitnie i wykształca owoce bardzo wcześnie, zanim na drzewach pojawią się liście i słońce przestanie docierać do dna lasu. Śnieżyca zapylana jest głównie przez pszczoły. Rozmnaża się zarówno przez nasiona, jak też wegetatywnie przez cebulki przybyszowe. Nasiona śnieżycy roznoszone są przez mrówki. Ponieważ śnieżyce rosną w miejscach podmokłych, często na brzegach potoków, a nawet większych rzek, więc nasiona przenoszone są także przez wodę. Ten proces nazywamy hydrochorią. Należy tym tłumaczyć fakt, że śnieżyca z Wysokich Bieszczadów, gdzie występuje w okolicach Tarnawy Niżnej, Mucznego czy w Dolince Terybowca, przemieściła się w niższe partie tych gór, a potem dalej wzdłuż Sanu na Pogórze. Jedno z najpiękniejszych miejsc występowania śnieżycy znaleźliśmy niedaleko Postołowa. Głęboki jar wiosną jest pokryty białym kobiercem. To nie tylko jedno z najbardziej efektownych, ale i najmniej znanych stanowisk śnieżycy wiosennej. W Polsce śnieżyca wiosenna jest rośliną rzadką, najczęściej znaną z przydomowych ogródków. Największe naturalne skupiska znajdziemy w Bieszczadach i na Pogórzu Karpackim oraz na zachodzie kraju, w Sudetach, na Nizinie Śląskiej oraz w Wielkopolsce, gdzie niedaleko Poznania utworzono rezerwat śnieżycowy Jar. Za stanowiska naturalne uważane są jednak tylko te w Bieszczadach i Sudetach. Choć bieszczadzkie śnieżyce z pozoru są podobne do sudeckich, to jednak dosyć wyraźnie się od nich różnią. Te różnice są łatwo zauważalne. W Bieszczadach rośnie karpacki podgatunek śnieżycy wiosennej. Śnieżyce bieszczadzkie charakteryzują się tym, że większość osobników na jednej łodyżce ma dwa kwiaty. To w Sudetach zdarza się rzadko. Bieszczadzkie śnieżyce na końcu płatków mają takie żółte plamki, a śnieżyce rosnące w Sudetach mają te plamki zielone. Podgatunek śnieżycy wiosennej występujący w Bieszczadach uważany jest za subendemit karpacki. Ten podgatunek można jeszcze spotkać na Ukrainie, w dolinach Stryja i Dniestru, w Rumunii w Siedmiogrodzie i we wschodniej Słowacji, niedaleko sztucznego jeziora Zemplińska-Szirawa. Na tym ostatnim stanowisku śnieżyca rośnie na mokradłach przy niewielkiej rzeczce spływającej z południowych stoków Wychorlatu.
Aby chronić to piękne miejsce i występujące tu śnieżyce oraz inne rzadkie rośliny, utworzono rezerwat przyrody Jowsjańska Hrabina. Ma on status Narodowego Rezerwatu Przyrody, co oznacza, że został objęty najwyższą formą ochrony przyrody na Słowacji. Ze względu na ładne kwiaty pojawiające się wczesną wiosną, śnieżyca była wykopywana i przenoszona do ogródków. To znacznie zmniejszyło liczbę miejsc jej występowania. Dlatego też ta roślina została objęta ścisłą ochroną. Nie zrywajmy i nie wykopujmy jej więc ze stanowisk naturalnych. Jeżeli chcemy mieć śnieżycę koło domu, to cebulki można kupić w sklepach ogrodniczych. Ale śnieżycę lepiej zostawić w spokoju nie tylko dlatego, że jest chroniona, lecz także z powodu, że to roślina trująca. Substancje wytwarzane przez śnieżycę w odpowiednich stężeniach służą do produkcji leków, m.in. używanych w leczeniu choroby Alzheimera. Trwają też badania w wykorzystaniu tych substancji w zwalczaniu wirusa HIV. Choć śnieżyca rośnie w wielu miejscach w Karpatach Wschodnich, to jednak nigdzie nie spotkamy tak dużych jej skupisk jak w polskich Bieszczadach. Dlatego też ta roślina nazywana jest symbolem bieszczadzkiej wiosny.